Serdecznie witamy Państwa. Dzisiejszy mecz będą komentować Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Zapraszamy. Właśnie rozpoczęła się pierwsza połowa. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają systemem, Jacek, 4-3-3, na co zwróciłbyś szczególną uwagę? No przede wszystkim chyba na szerokie rozstawienie skrzydłowych. Jeśli rzeczywiście będzie ich znosić ku liniom bocznym, bardzo rozciągnie to pole gry. Szybcy skrzydłowi mogą sprawić obrońcom sporo problemów, szczególnie tacy. Był faul, będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Czy będziemy mieli uderzenie bezpośrednio na bramkę? Piłka poza boiskiem. Już myślałem, że jednak dokręci to w światło bramki. Tak, potrafi z tego dystansu groźnie uderzyć, ale tym razem piłka go nie posłuchała. Ach, szkoda, strata. Zobaczymy, co teraz zrobi. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z decyzji sędziego kibiców. Według nich był karny. Będzie chyba podawał. Ach, teraz znakomity przechwyt. Mają teraz szansę na kontratak. Ma piłkę, co teraz zrobi? Kamil Jóźwiak. I mamy ładną bramkę po kontrze. Podręcznikowe rozegranie. Wykorzystali lukę w obronie i nie dali rywalom czasu na poukładanie formacji. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Zbliża się do pola karnego. Szukają sposobu, żeby minąć rywali. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Klucz. Flavio Paixão. Niestety strata piłki. Obrońca dobrze przeczytał to zagranie i odzyskał piłkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. A udało mu się odebrać piłkę. Klucz. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ale z gorąca! Ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Zobaczmy, co zrobi. Zgrywa do tyłu. Emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Potężne uderzenie. Bramkarz nie miał tu wiele do gadania. Popatrzmy na precyzję, ale zwłaszcza na to, z jaką mocą uderzył tę piłkę. Jakby wszystko zależało od tego strzału. Jest 1-1. Remis. Angulo. Dobrze prowadzi piłkę. Andre Martins. Piłka trafia w gracza z pola. Taras Romanczuk. Zvonimir Kożul. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Andre Martins. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Kamil Jóźwiak. I tak oto tracą piłkę. Andre Martins. Flavio Paixão przesuwa się w stronę bramki. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Bartosz Kwiecień. Kamil Jóźwiak. Flavio Paixão. No, świetnie. Z tej pozycji może uderzyć. Teraz.
Doskonale to teraz wybił. Niebezpieczeństwo zażegnane. I piłkę przejmują rywale. No, już blisko pole karne. Dobrze, przebił się. Kamil Jóźwiak. Kucjak, ale zagrożenie nie minęło. Drybluje w stronę bramki. No, dobrze przeczytał to obrońca. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Chyba za daleko na strzał. Raczej będzie wrzucał albo rozegra to krótko, ale może zaryzykuje. Dzwoni Mirko Żul. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Brawa za to przejęcie w polu karnym. Klubsz. Flavio Paixão. Szansa, może coś z tego będzie. Kamil Jóźwiak. Gol! Czekaliśmy na niego. Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu, należało im się to prowadzenie. Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej. 2-1 to nie jest duża przewaga. Będzie chyba podawał. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Andre Martins. No, tu mogło być groźnie. Dobrze przeciął to prostopadłe podanie. Ładnie posłał prostopadle do przodu. No, może teraz. No, lepszej sytuacji nie można sobie wymarzyć. Mógł zupełnie dobić rywali. Angulo. Flavio Paixão. Dobrze przesuwa się z piłką. Flavio Paixão. Gol! Wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź. Z nami pewnie wielu kibiców. Gol w samej końcówce pierwszej połowy zmotywuje ich na dalszą część meczu, ale dla drugiej drużyny to jest cios. Stracić prowadzenie w takim momencie. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Brawo, ładny ten zwód. Bartosz Kwiecień. Może coś z tego będzie. No, piłkę odebrał i stracił. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. 2-2 po pierwszej połowie tego spotkania. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetny występ, dwie bramki. Szkoda tylko, że obrona się nie spisała i po pierwszej połowie zaledwie remisują.
Przed nami druga połowa tego meczu. Angulo. Flavio Paixão. Angulo. Flavio Paixão. Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Flavio Paixão zostawił za sobą trochę boiska. Angul, jak to wpadnie, będą prowadzić. I piłka w siatce. Fantastyczny strzał w dolny róg. Bramkarz miał niewiele szans przy tym uderzeniu. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. I powtórka sytuacji, po której padł gol. Bramkarz był na posterunku. Zabrakło odrobiny szczęścia. Dotknął piłkę w ostatniej chwili, ale nie na tyle, żeby uratować zespół przed utratą bramki. W sumie niewiele brakowało. No, może coś z tego będzie. Cierpliwie szukają okazji. I wyjaśnia Jędrzejczyk. Mają teraz trochę miejsca. Co teraz wymyśli? Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Bramkarz na posterunku. Cofa się głęboko po piłkę. Taras Romanczuk. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ładnie przechwycił piłkę. Bartosz Kwiecień. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Angulo. No jak można było tego nie trafić? Do pustej bramki? No cóż, nawet najlepszym może się zdarzyć błąd. Angulo. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Dzwoni Mirko Żul. Flavio Paixão. Dobrze przesuwa się z piłką. Flavio! 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 Rzut rożny to dobra okazja do podwyższenia prowadzenia. Teraz krótko z rożnego do kolegi. André Martins. A ma trochę miejsca na strzał. Ależ niewiele mu zabrakło, ale jednak nad poprzeczką. Tracą piłkę po tym podaniu. Czeka na nadbiegających kolegów. Kamil Jóźwiak. Taras Romanczuk. Na piłkę, co z tego wyniknie? To był ważny odbiór. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Niestety strata piłki. Taras Romanczuk. Minuty mijają, zespół gospodarzy gorszy o bramkę. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Niezłe dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale nic z tego. Będzie chyba podawał. Wybijają teraz do przodu. Trzeba to dobrze rozegrać. Dobre, skuteczne podanie.
Ależ go wypatrzył. Ma piłkę, co teraz zrobi? Jak rozwinie się ta akcja? Wykłada piłkę koledze. Bramkarz broni jak na treningu. Napiskają na niego. No, mogą teraz skarcić rywali. Ciekawe, jak to rozwiąże. To może być wyrównanie? No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne. To może być wyrównanie, ale wspaniale. Przegrywają jedną bramką. To może być ich ostatnia szansa. Rzut Romanczuk. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Świetny odbiór. Dobre podanie, minęło linię obrony. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Angulo. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Rzut wolny. Zobaczymy, czy uda im się go wykorzystać. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Drużyna gości broni korzystnego rezultatu wszelkimi możliwymi sposobami. Ich gra na czas przy każdej nadarzającej się okazji jest tak widoczna, że poirytowane trybuny wydają z siebie groźny pomruk. Trudno dziwić się kibicom gospodarzy. Ich zespół przegrywa, a co gorsza, ktoś tu zabija sportowy wymiar widowiska. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Flavio Paixão! Kucjak, ale zagrożenie nie minęło. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. To było naprawdę emocjonujące widowisko. Rzeczywiście, sporo szybkich akcji, dużo bramek i mogło się podać. Mają teraz szansę na... Where should I begin? Man upon a mission, still a martyr for the vision. Had to find my voice when them people wouldn't listen. Sacrifice my peace, knew my level, double digits.